Witam serdecznie z tej strony Damian Stelmach. Rozpoczynamy niniejszym odcinkiem drugą odsłonę kursu SQL. -a. Jego pierwsza część realizowana przez Mirka, śmiga już po naszym kanale jakiś czas, dobry więc moment na pójście o krok dalej i przybliżenie nieco bardziej zaawansowanych zagadnień. Na pierwszy ogień polecą złączenia, czyli popularne joiny umożliwiające pobieranie danych z wielu tabel połączonych relacjami. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, iż aby swobodnie korzystać z materiałów udostępnionych w tej części, dobrze jest mieć opanowane podstawy. Zakładam, że każdy, kto odpalił ten odcinek, dobrze je zna i wie, czym jest tabela, pole, rekord czy też relacja w bazie danych. Jeśli, Szanowny Widzu, jesteś zupełnie początkujący w świecie SQLa i chciałbyś opanować podstawy, lub też należysz do grona, które zwyczajnie chciałoby sobie odświeżyć posiadaną już podstawową wiedzę, odsyłam do pierwszych odcinków. Tam dokładnie Mirek przedstawił wiadomości wstępne i omówił najważniejsze kwestie dotyczące relacyjnych baz danych. Zanim przejdziemy do meritum dzisiejszego odcinka, chciałbym przedstawić wam jeszcze partnera kanału, a jest nim Just Join IT, portal z ofertami pracy od najlepszych firm z branży IT. Warto tam zajrzeć, szczególnie jeżeli szukacie pracy, na przykład jako deweloper baz danych. Link do aktualnych ofert z tej działki widzicie właśnie na ekranie. Znajdziecie go również w opisie filmu oraz przypiętym komentarzu. Serdecznie dziękujemy partnerowi za wsparcie naszych youtube'owych produkcji i wracamy już do zasadniczej części odcinka. Na początek przyjrzyjmy się materii, z którą przyjdzie nam się zmierzyć. Jest nią baza danych wypożyczalni samochodów. Pierwsza tabela w naszej bazie, licząc od prawej strony, to tabela z klientami. Tutaj znajdują się dane o osobach, które wypożyczają od nas auta. Kolejna tablica to wypożyczenia. W niej przechowywane są informacje o datach wypożyczeń i zwrotów, a także co najważniejsze, klucze obce tworzące relacje odpowiednio do tablicy klientów oraz tablicy pracowników przechowującej informacje o pracownikach wypożyczalni. Mamy tutaj klasyczne przykłady relacji jeden do wielu. Konkretne wypożyczenie może być przyporządkowane tylko do jednego klienta, każdy klient natomiast może u nas wypożyczeń dokonywać wielokrotnie. Dokładnie ten sam schemat obowiązuje przy pracownikach. Jedno wypożyczenie to jeden konkretny pracownik, jeden pracownik może natomiast obsługiwać wiele wypożyczeń. Idąc dalej, mamy tabelę dane wypożyczeń. Jest to twór zwany tabelą łącznikową. Łączy ona tabelę wypożyczenia oraz samochody, zawierającą z kolei dane dotyczące wypożyczanych aut. Taki podział wynika z relacji, jaka występuje pomiędzy tabelami wypożyczenia i samochody, a jest to relacja wiele do wielu, która w praktyce pozwala w ramach jednego wypożyczenia o konkretnym ID wypożyczać wiele aut. Gdybyśmy pozbyli się tej tabeli i połączyli bezpośrednio samochody i wypożyczenia, jedno ID wypożyczenia równałoby się tylko jednemu ID samochodu skutkowałoby to sytuacją, w której dla klienta chcącego wypożyczyć jednocześnie więcej niż jedno auto, należałoby tworzyć osobne wypożyczenia dla każdego z tych aut, co raczej nie jest wygodne. Co prawda znam silniki bazodanowe, które umożliwiają dodawanie wielu wartości do jednego pola, co de facto pozwalałoby na dopisanie kilku ID samochodów do jednego wypożyczenia, ale takie zabiegi nie są zgodne z zasadami relacyjnych baz danych. Przykładem podobnej relacji są zakupy w sklepie internetowym. Kiedy chcemy zakupić kilka produktów, no to nie tworzymy dla każdego z nich osobnego zamówienia, tylko zamawiamy wszystkie w ramach jednej operacji. Możliwe jest to z technicznego bazadanowego punktu widzenia właśnie dzięki relacji wiele do wielu i tablicy łącznikowej pomiędzy, w tym przykładzie akurat który widzicie na ekranie, tabelami zamówienia oraz produkty. Zwróćcie uwagę, iż w naszej bazie tabela dane wypożyczeń nie zawiera klucza głównego, tylko klucze obce tworzące relacje z samochodami i wypożyczeniami. W przypadku tablic łącznikowych tworzenie klucza głównego nie jest obowiązkowe. Okej, okay, tyle na temat struktury bazy danych. Pamiętajcie, że jest to tylko struktura. Można powiedzieć taki opis tabel, które znajdują się w bazie. Samą zawartość tabel będziemy widzieć po wykonaniu konkretnego zapytania. Przejdźmy teraz do omówienia kwestii technicznych, no bo aby naszą bazę danych odpalić, potrzebować będziemy silnika baza Nie będziemy tutaj udziwniać, skorzystamy z nadal darmowego oprogramowania XAMP, który udostępnia zarówno moduł bazodanowy, jak i serwer www, który pozwoli nam uruchomić skrypt webowy, nakładkę graficzną zwaną phpMyAdmin, gdzie będziemy pisać nasze zapytania. Plik z bazą oraz rekordami udostępniłem Wam za pośrednictwem wpisu na blogu Mirka, bezpośredni adres znajdziecie w opisie. Warto sobie skrypt odpalić na swoich maszynach, wówczas będziecie mieć możliwość wykonywania poszczególnych ćwiczeń razem ze mną. Ok, myślę, że wszystko co potrzebne na wstępie mamy obgadane, możemy zatem zaczynać. XAMP, a dokładniej moduł bazodanowy no i serwer www mam już odpalony. Możemy sobie zatem przejść do przeglądarki i uruchomić skrypt phpMyAdmin wpisując w adresie localhost prawy slash phpMyAdmin. Lądowanie zakończone sukcesem. Wszystko gra jak widać. Czas zatem wgrać bazę. Z poziomego menu wybieramy import, a następnie wskazujemy z kompa plik bazy. Kiedy plik zostanie załadowany, to za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl plus Enter możemy wykonać skrypt, który jest w nim zapisany. Skrypt wykonany, przejdźmy teraz do bazy, sprawdzić czy mamy wszystkie tablice. Jest 5, do tego każda zawiera rekordy, tak więc wszystko gra. Możemy sobie zatem od razu przejść do zakładki SQL, w której będziemy tworzyć nasze zapytania. Pamiętajcie, aby tą zakładkę uruchamiać z poziomu konkretnej bazy, na jakiej chcecie wykonywać zapytania, a nie z poziomu całego serwera. Kolumnę z listą baz możemy sobie wyłączyć, nie będzie nam potrzebna. Dobra, pora na pierwsze zapytanie. Zanim pobawimy się w złączenia, zobaczmy, jak wygląda zawartość tablicy dane wypożyczeń. Zapytanie wykonujemy dokładnie w ten sam sposób, jak odpalaliśmy wcześniej skrypt, czyli poprzez skrót Ctrl plus Enter. Mamy zawartość naszej tablicy. Jak widzimy, próżno tutaj szukać informacji o modelach czy markach wypożyczonych aut, mamy tylko ID. To wynika z relacji, jaka występuje pomiędzy tymi dwiema tablicami. Zanim wykonamy zapytanie zwracające nam jakieś informacje o tych autach, przyjrzyjmy się rekordom numer 3 i 4. Widzimy tutaj to samo ID wypożyczenia, a to oznacza, że klient naszej wypożyczalni zażyczył sobie wypożyczyć nie jeden, a dwa samochody w ramach jednego wypożyczenia, czyli po prostu w tym samym czasie. Przypominam, iż jest to możliwe dzięki temu, że tabela dane wypożyczeń jest tabelą łącznikową pomiędzy samochodami a wypożyczeniami. Podobną sytuację mamy przy wypożyczeniu numer 12, a także 16. Gdybyśmy chcieli uzyskać informacje o tym, jakie auta zostały wypożyczone, no to musimy wykonać zapytanie, które złączy nam dwie tabele, czyli dane wypożyczeń i samochody. Złączenia możemy wykonywać w SQLu na dwa sposoby. Poprzez klauzulę WHERE lub JOIN. O WHERE, jako metodzie złączeń, mówił Mirek w drugim odcinku swojego kursu. Ja natomiast dzisiaj stosował będę JOIN. Mają one u mnie priorytet z dwóch powodów. Po pierwsze, joiny mają szersze zastosowanie, bo jest ich po prostu kilka rodzajów. A po drugie, według mnie kod zapytania jest czytelniejszy, kiedy stosujemy klauzulę join. WHERE zasadniczo służy do filtrowania wyników i moim zdaniem nie ma powodu tego porządku mieszać. Co ważne, słuchajcie, w podstawowych złączeniach obie klauzule działają dokładnie tak samo i zwracają dokładnie te same wyniki. Sprawą indywidualną jest zatem to, kto z której klauzuli będzie na co dzień korzystał. Okej, okay, wracamy do PHP MyAdmina i zaczynamy pracę. Załóżmy, że chcemy uzyskać informacje na temat numeru wypożyczenia, marki oraz modelu pojazdu, który został wypożyczony. Te informacje uda nam się pobrać, kiedy połączymy ze sobą w zapytaniu tabelę dane wypożyczeń wraz z tabelą samochody. Zapytanie tradycyjnie zaczniemy od słowa kluczowego SELECT, no bo to właśnie SELECT służy do wyciągania informacji z tabel znajdujących się w bazie. Nazwy kolumn, które chcemy wyświetlić, możemy podać bez nazw tablic, z jakich pochodzą. Ja natomiast będę to robił, bo dzięki temu phpMyAdmin będzie mi podpowiadał nazwy tych kolumn, co zdecydowanie przyspiesza pisanie zapytań. Zobaczcie, kiedy zapiszę po selekcie nazwę tabeli, tą jak widzimy, również system podpowiada, i damy kropkę, ukazują nam się kolumny, które są w tej tablicy dostępne. Wówczas wystarczy wybrać tą, która nas interesuje, no i nacisnąć Enter. Nie trzeba nic pisać z palca. Ok, skasujmy sobie na razie to, co zapisaliśmy po selekcie, no i wybierzmy teraz tablicę dane wypożyczeń, z której to wyświetlimy sobie kolumnę ID wypożyczenia. Po przecinku, no i dla lepszej czytelności kodu w nowej linii, zapiszemy sobie nazwy kolumn, które chcemy pobrać z tabeli samochody, a będą to marka oraz model. Takie semantyczne przypomnienie. Kolumny w selekcie oddzielamy przecinkami poza tą ostatnią, tam przecinka nie dajemy. Okej, okay, teraz nowa linia, no i klauzula FROM, po której zapiszemy nazwę tabeli. No tylko której? Tej z danymi wypożyczeń, czy tej z samochodami? A może obu, tak jak dzieje się to w przypadku złączeń z wykorzystaniem klauzuli WHERE? No tak to nie. Przy joinach musimy podać tylko jedną z tablic i prawdę mówiąc nie ma to żadnego znaczenia, czy zapiszemy jedną i dołączymy drugą, czy odwrotnie. Ja często stosuję zasadę, że po fromie zapisuję nazwę tablicy, której kolumna jest pierwsza w selekcie, tak więc zapiszemy sobie tutaj dane wypożyczeń. Do tej tablicy dołączyć musimy teraz samochody, ponieważ to właśnie tam znajdują się potrzebne nam informacje, takie jak model czy marka. Tak więc zapisujemy inner Join. Sam join tutaj, jakby co też by zadziałał. No i nazwę tablicy, którą dołączamy. Potem słowo kluczowe on, a dalej warunek złączenia. Zazwyczaj owy warunek da się odczytać ze schematu bazy i zazwyczaj jest nim relacja pomiędzy tablicami. W naszym przypadku tabela Samochody zawiera klucz główny o nazwie ID Samochodu, który tworzy relację z tablicą dane wypożyczeń i kluczem obcym w tej tablicy o tej samej nazwie. Możemy zatem zapisać w kodzie nazwę tabeli Samochody. Po kropce klucz główny tej tabeli, czyli ID samochodu, to wszystko równe jest tablicy dane wypożyczeń oraz kluczowi obcemu tej tablicy łączącego ją z tabelą samochody, czyli po prostu ID samochodu. To jest nasz warunek złączenia, który wprost wynika z relacji w bazie. Możemy sobie na ten moment przyjąć zasadę, iż takim warunkiem złączenia jest tablica wraz z kluczem głównym równa tabeli wraz z kluczem obcym. Lub też odwrotnie, bo kolejność zapisu jest tutaj dowolna. Nie ma znaczenia, czy najpierw zapiszemy tabelę i klucz główny, czy też tabelę i klucz obcy. W jednym i w drugim przypadku zadziała dokładnie tak samo. Na koniec posortujmy sobie jeszcze wyniki według ID wypożyczenia. No i wykonajmy zapytanie. Uzyskaliśmy wyniki w postaci nowej tabeli, zawierającej numer wypożyczenia, model, a także markę pojazdu. Super, pierwszy join zaliczony. Tak przy okazji, pytanie, co by się stało, gdybyśmy przy złączeniu nie podali warunku, to znaczy nie zapisali sekwencji klucz główny równa się klucz obcy. No wówczas uzyskalibyśmy tak zwany iloczyn kartezjański, czyli każdy wiersz z jednej tabeli przyporządkowany zostałby wszystkim wierszom drugiej tabeli. W naszym przypadku powoduje to sytuację, w której dla każdego ID wypożyczenia przyporządkowane jest każde auto, a w konsekwencji ilość uzyskanych wyników jest bardzo duża no i nieprawdziwa. Jeżeli tworzycie zapytania z joinami i w ich wyniku otrzymujecie zbyt dużą ilość rekordów, w przypadku naszej bazy rekordów w tabeli dane wypożyczeń jest 75, a join bez warunku zwraca ich ponad 800, no to oznacza, że coś jest nie tak ze złączeniem. Tak, gwoli uzupełnienia, no i trochę nauczycielskiego obowiązku, dopowiem jeszcze, iż istnieją sytuacje, w których nie trzeba podawać warunku złączenia. Jeżeli nazwy kolumn tworzących relacje są dokładnie takie same, to wówczas można użyć Joina w wersji natural, nie inner, i nie musimy wówczas dodawać warunku. Pamiętajmy jednak, że takie złączenie jest możliwe bez iloczynu kartezjańskiego, tylko jeśli nazwy kolumn łączących są takie same. Co prawda, w przypadku naszej bazy są takie same, ale nazwałem je tak dla pewnego uproszczenia, aby łatwiej było ogarnąć zasadę tworzenia warunków, a nie po to, aby korzystać z natural joinów. Ja osobiście z tej formy złączeń raczej staram się nie korzystać, bo prawda jest taka, że często w bazach, na jakich pracuję, kolumny tworzące relacje mają różne nazwy, tak więc od lat stosuję po prostu joinowanie z warunkami, no i mam spokój. Nie Zapraszam sobie w głowie i nie zastanawiam się za każdym razem, czy mogę skorzystać z naturala, czy też nie. Decyzję, czy korzystać z tej techniki, czy nie, pozostawiam wam. Z nauczycielskiego obowiązku musiałem o tym wspomnieć. Okej, okay, słuchajcie, podstawowe złączenie mamy ogarnięte. Przywróciłem już poprzednie zapytanie do stanu poprawności, dodając warunek, tak więc możemy iść dalej. Załóżmy, że chcielibyśmy do naszych wyników dodać jeszcze daty wypożyczeń. Informacje o datach, jak widzimy, przechowywane są w tabeli wypożyczenia. Musimy sobie zatem w naszym zapytaniu dołączyć tą właśnie tabelę. Kodu nie będziemy pisać od nowa, dodamy to, co trzeba do naszego poprzedniego zapytania. Do listy kolumn, które chcemy wyświetlić, dodajmy kolumnę datę wypożyczenia znajdującą się w tabeli wypożyczenia. From'a zostawiamy sobie bez zmian, ale dopiszemy sobie kolejne złączenie. Zatem inner join, no i tym razem dołączamy tabelę wypożyczenia. Dalej słowo kluczowe on, no i warunek. Zasada brzmiała tak. Tabela i klucz główny równe jest tabeli i kluczowi obcemu. W naszym przypadku będzie to zatem tabela wypożyczenia i kolumna id wypożyczenia. Równa tabeli dane wypożyczenia i kolumnie id wypożyczenia. Wróćmy do kodu i zapiszmy to. Wypożyczenia. ID wypożyczenia to wszystko równe jest tablicy dane wypożyczeń. .id wypożyczenia. To tyle. Zwróćcie uwagę, że pomiędzy dwoma joinami nie ma przecinka, tak jak w przypadku listowania kolumn w selekcie. Przy joinach nie jest on wymagany. Ok, wykonujemy zapytanie i bach! Mamy to. Teraz już nie tylko otrzymaliśmy info o tym, jakie auto wypożyczono w ramach konkretnego ID, czyli mówiąc po ludzku w ramach danego wypożyczenia, ale także kiedy to nastąpiło. Pójdźmy za ciosem, słuchajcie, i dodajmy do naszych wyników informacje o klientach, którzy dane wypożyczenie realizowali. Zasady będą dokładnie takie same jak poprzednio. Zaczniemy od dodania do listy kolumn, czyli do selekta, przecinka, a po nim imienia i nazwiska klientów. Ok, teraz dodajmy kolejnego joina, ponownie oczywiście bez przecinka. Dołączyć chcemy tabelę klientów, taką zatem nazwę podajemy, następnie słowo kluczowe on, no i warunek złączenia. Wróćmy na chwilkę do schematu bazy, aby sobie go odczytać. Jeżeli załapaliście już, jak to działa, no to wiecie, że zapis ten powinien wyglądać tak. Klucz główny tabeli klienci równy kluczowi obcemu z tabeli wypożyczenia. Wróćmy do kodu i zapiszmy to. Klienci.id klienta równe jest tabeli wypożyczenia i polu id klienta. To tyle. Wykonujemy zapytanie. Są wyniki. Wygląda na to, że wszystko jest ok. Oprócz danych konkretnych samochodów, mamy teraz dodatkowo informacje o klientach, którzy dokonywali konkretnych wypożyczeń. Super, udało nam się wydobyć dane, które tak naprawdę pochodzą z czterech różnych tablic. Oto magia joinowania. Teraz w ramach ćwiczenia spróbujcie samodzielnie dodać do wyników informacje o tym, jaki pracownik obsługiwał dane wypożyczenie. Chodzi mi oczywiście tylko o imię i nazwisko. Ja sobie zrobię chwilę przerwy, no i napiję się kawki, a wy popracujcie. Okej, okay, kawka wypita. Mam nadzieję, że zadanie już wykonane. Jego efekt powinien wyglądać mniej więcej tak jak widzicie na ekranie. Sam kod, który pozwolił uzyskać takie wyniki, taką tabelę, prezentuje się następująco. Dokładnie te zaznaczone linie kodu spowodowały, że udało nam się uzyskać informacje o pracownikach obsługujących konkretne wypożyczenie. Logika złączeń dokładnie taka sama jak w przypadku poprzednich zapytań. Dobra, idziemy dalej. Teraz chciałbym wydobyć z bazy informacje o dacie wypożyczenia oraz o tym, jakie auto w danym dniu zostało wypożyczone. Informacje o dacie znajdziemy w tabeli Wypożyczenia, info o samochodach z kolei w tabeli Samochody. Wracamy do PHP phpMyAdmina no i zaczynamy od SELECTA. Następnie zapisujemy nazwę tablicy Wypożyczenia, a po kropce kolumnę Data Wypożyczenia. Po przecinku zapiszmy jeszcze markę i model pojazdu, bo te informacje chcemy wyświetlić. Teraz from, no i nazwa pierwszej tablicy z selecta, no a dalej join w wersji inner. Tabela, jaką chcemy dołączyć, no to samochody. Dalej słowo kluczowe on, no i warunek złączenia. Zobaczmy schemat, aby go odczytać. Ej, 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 panie, coś tu jest niehalo. Nie mamy przecież bezpośredniego połączenia tablic wypożyczenia i samochody. Jak zatem mamy złączyć te dwie tablice? No faktycznie, bezpośredniego połączenia tutaj nie ma, nie możemy zatem od tak połączyć ze sobą tych dwóch tablic. Mamy natomiast tabelę łącznikową o nazwie dane wypożyczeń i ją właśnie do złączenia sobie wykorzystamy. Jako, że w bazie jest to łącznik pomiędzy dwiema tabelami, będzie to również łącznik w naszym zapytaniu. Zmodyfikujmy sobie zatem kod, tak aby pod join nie znajdowała się bezpośrednio tablica Samochody, no bo tam bezpośredniego połączenia nie ma, tylko tabela Dane Wypożyczeń. Teraz on, no i warunek złączenia. Tabela Wypożyczenia i kolumna ID Wypożyczenia. Równa jest tabeli dane wypożyczeń i kluczowi obcemu tej tabeli w postaci kolumny również o nazwie ID wypożyczenia. Teraz dodajemy kolejnego join'a. Mhm. No i tym razem dołączamy już tabelę Samochody, która ma połączenie z tabelą dane wypożyczenia. Zapisujemy jeszcze słowo kluczowe ON, no i warunek złączenia. Na koniec posortujmy to wszystko jeszcze według daty. No i gotowe. Mamy nasze wyniki. Są daty, no i modele oraz marki wypożyczonych samochodów. Jeszcze więcej magii, co? Udało nam się wyświetlić dane z tablic, które nie mają bezpośredniego połączenia. Zapamiętajcie zasadę. Jeżeli w bazie występuje relacja wiele do wielu, tutaj taką relację mamy właśnie, to aby złączyć dwie tabele będące w takiej relacji, aby wyświetlić dane tak naprawdę, które w nich się znajdują, przy złączeniu należy wykorzystać tablicę łącznikową. Mimo tego, iż dane z tej tablicy nie są pobierane, nie ma żadnej kolumny w selekcie pochodzącej z tej tablicy, no to trzeba. Trzeba ją wskazać przy złączeniu. Okej, okay, pora na chwilę odskoczni od joinowania. Chciałbym wam teraz pokazać jeszcze jeden mały tip, a mianowicie aliasę dla tablic. Alias to nic innego niż inna nazwa nadana danemu obiektowi. W SQL-u aliasę stosować możemy zarówno dla kolumn, zmieniając ich nazwy na poziomie zapytania, jak i dla całych tablic. Wróćmy może na chwilę do pierwszego naszego przykładu z samochodami i danymi wypożyczeń. Jak widzicie, podane są tutaj pełne nazwy tablic. Wszędzie, zarówno we fromie, jak i selekcie oraz joinie. Możemy je zastąpić tak naprawdę dowolnymi nazwami, chociaż zazwyczaj stosuje się po prostu pierwsze litery. Zaczniemy od zmiany nazwy we fromie i joinach. Aliasy tworzyć możemy tak jak tutaj, po prostu dodając po spacji nową nazwę. Możemy też używać słowa kluczowego AS, jak kto woli. Ok, teraz kiedy już mamy nadane nowe nazwy dla kolumn, możemy je zmienić w selekcie, a także w warunkach złączenia, no i przy sortowaniu. To ważne, aby wszędzie nazwy zgodne były z aliasami. Kolejność tych zmian nie ma oczywiście tutaj żadnego znaczenia. Wróćmy teraz do PHP gdzie czeka już zapisany wcześniej kod, no i wykonajmy go sobie. Mamy rezultat. Wszystko działa, zapytanie zwróciło poprawne wyniki. No w sumie nie ma się co dziwić, aliasy nie zmieniają sensu i logiki, a tym bardziej struktury zapytania, po prostu skracają je, sprawiając, że staje się bardziej czytelne, no i jest mniej kodu do przetworzenia. Zasadniczo stosowanie aliasów usprawnia pisanie zapytań, ja jednak dla własnej wygody nagrywania i w związku z tym, iż PHP ma dość fajnie podpowiada nazwy tabel i kolumn, do końca odcinka pozostanę przy pełnych nazwach. Okej, okay, słuchajcie, złączenia, które do tej pory poznaliśmy, czyli Inner Join, to są tak zwane złączenia wewnętrzne. Pozwalają one na wyświetlanie rekordów spełniających warunki złączenia i tylko tych, zwracając nam tak zwaną część wspólną mającą powiązania w obu tabelach. A co to dokładnie oznacza? W przypadku np. tabeli Wypożyczenia i Klienci, w wyniku zapytania łączącego zwrócone zostaną tylko te rekordy klientów, którzy dokonywali jakiegoś wypożyczenia. To wynika z faktu, iż ich ID spełnia warunek złączenia, a mówiąc zupełnie wprost, ID tych klientów znajduje się zarówno w tabeli Klienci, jak i Wypożyczenia. Jeżeli ktoś auta nie wypożyczył, no nie wiem, założył sobie u nas konto, zarejestrował się, ale jeszcze nie zdążył nic wypożyczyć, no to w przypadku zastosowania złączenia wewnętrznego jego danych nie zobaczymy. Dokładnie taka sama zasada obowiązywać będzie w przypadku pracowników czy też aut. Jeżeli dany pracownik nie obsłużył wypożyczenia, no to jego ID nie jest przypisane dla żadnego rekordu z tablicy wypożyczenia. Zobaczmy sobie może przykład. Napiszmy zapytanie, które zwróci nam nazwiska pracowników oraz ID wypożyczeń, jakie obsługiwali. Zaczniemy od Selecta, no a potem przejdziemy do tablicy pracownicy. Kolumną, jaką chcę z tej tablicy wyświetlić, no to nazwisko. Dodajemy do tego jeszcze kolumnę ID Wypożyczenia z tabeli Wypożyczenia. Teraz from no i tablica pracownicy. Dalej joinujemy to wewnętrznie z tablicą Wypożyczenia, dodając na koniec jeszcze warunek złączenia. Gotowe, wykonajmy zapytanie. Silnik zwrócił nam w sumie 64 rekordy. Dla każdego wypożyczenia przyporządkowany jest jeden pracownik, który je obsługiwał. Zwiększmy ilość wyświetlanych rekordów, mhm. no i policzmy, ilu pracowników obsługiwało te wypożyczenia. To jest pierwszy, tutaj mamy drugiego, trzeci, no i jest czwarty. Czworo pracowników obsługiwało nasze wypożyczenia, no ale w sumie pracowników jest pięciu, prawda? Widzimy to. Jeden z pracowników nie obsłużył żadnego wypożyczenia, no a przez to, że użyliśmy złączenia wewnętrznego, jego nazwisko nie pojawiło się w wyniku naszego zapytania. No nie pojawiło się, no bo jego ID nie znajduje się w tabeli wypożyczenia, a przypomnę, złączenie wewnętrzne, którego użyliśmy, zwraca tylko rekordy spełniające warunek. Rekordy, których ID znajduje się w obu tabelach. No i teraz pojawia się pytanie, czy istnieje jakaś technika, która pozwala przy złączeniu wyświetlić wszystkich pracowników, łącznie z tymi, którzy nie realizowali do tej pory wypożyczenia, czy idąc dalej, klientów, którzy jeszcze nic u nas nie wypożyczyli. No ba, oczywiście, że jest. Gdyby nie było, to nie zawracałbym wam przecież gitary. Słuchajcie, poza złączeniami wewnętrznymi w całym arsenale SQL mamy jeszcze złączenia zewnętrzne Left i Right Join, które pozwalają nam takie problemy ogarniać. Zobaczmy jak to działa. W tabeli pracownicy mamy 5 rekordów, natomiast w tabeli wypożyczenia w kolumnie ID pracownika mamy zapisane ID tylko 3. Podobna sytuacja jak w naszej bazie, no tyle że tutaj mamy dwóch pracowników, którzy nie obsłużyli wypożyczenia, w naszej bazie jest tylko jeden. W wyniku zapytania wykorzystującego złączenie zewnętrzne, tutaj lewe akurat, do tego z zapisem skróconym i aliasami tabel, aby było czytelniej, otrzymamy tabelę, w której obok nazwiska pracownika znajduje się ID wypożyczenia, jakie obsługiwał. To oczywiście dla tych rekordów, które mają ID w obu tabelach. A tam, gdzie dopasowania nie ma, to znaczy dla pracownika, który nie obsłużył żadnego wypożyczenia, zamiast ID jest 0, czyli tak zwana wartość nieokreślona. 0 oznacza w tym wypadku po prostu, że ten pracownik nie obsłużył żadnego wypożyczenia, a co za tym idzie? Żadne ID wypożyczenia nie może być do niego przypisane. Wyjaśnijmy sobie zatem sens złączenia zewnętrznego. Weźmy tę część kodu. Left tutaj oznacza, że wyświetlone zostają wszystkie rekordy z tablicy znajdującej się po lewej stronie left join'a. W naszym przypadku będą to pracownicy. Zatem zapytanie zwróci nam wszystkich pracowników. Do tego dołączone zostaną ID wypożyczeń, ale tylko tych, które mają dopasowania. Tam, gdzie dopasowania nie ma, tam gdzie w tablicy wypożyczeń nie znajduje się ID konkretnego pracownika, zapisane zostanie po prostu 0. Podsumowując, Left Join zwraca nam wszystkich pracowników, ponieważ zasada jest taka, że wyświetlane są wszystkie rekordy z tablicy znajdującej się z lewej strony frazy Left Join oraz ich dopasowania pobierane z tablicy zapisanej po prawej stronie. Jeśli dopasowania nie ma, no to silnik wali nulem. Dzięki temu możemy sprawdzić, czy znajdują się u nas pracownicy, którzy nie obsługiwali wypożyczeń, a idąc dalej klienci, którzy nie dokonali wypożyczenia, czy też auta, które nigdy nie zostały wypożyczone. Ok, wróćmy do kodu i spróbujmy wykonać sobie nasze poprzednie zapytanie, modyfikując je tak, aby zawierało frazę left join. Ok, to tyle, wykonajmy. Jak widzimy, silnik zwrócił nam teraz nie 64, a 65 rekordów. Dlaczego tak? No bo dodał nam do wyników również tego pracownika, który nie obsłużył żadnego wypożyczenia. Aby sprawdzić, kto to taki, wystarczy posortować rekordy według ID wypożyczenia. Jak widzimy pracownikiem, który nie obsłużył jeszcze żadnego wypożyczenia jest osoba o nazwisku Pawlak. Gdyby naszym zadaniem było wskazanie tylko takiego pracownika lub pracowników, którzy nie mają na swoim koncie żadnych obsłużonych wypożyczeń, no to możemy sobie nasz kod zmodyfikować, dodając warunek, który sprawdzi czy w kolumnie ID wypożyczenia znajduje się wartość nieokreślona, czyli 0. Mamy nasze wyniki, jest tylko osoba o nazwisku Pawlak. Dla całkowitej przejrzystości tych wyników możemy sobie jeszcze usunąć z Selecta ID wypożyczenia, łącznie oczywiście z przecinkiem, przed fromem żadnego przecinka być nie może, tak aby zapytanie zwróciło nam tylko to nazwisko. Ok, wykonujemy kod jeszcze raz, no i mamy już tylko jedną kolumnę i tylko jeden rekord. Tak przy okazji, bo nie pamiętam czy Mirek wcześniej w swoim kursie o tym wspominał. Jak widzimy, można również filtrować wyniki poprzez klauzulę where również po kolumnach, które nie znajdują się w selekcie. Jest to jak najbardziej możliwe i dopuszczalne, co więcej bardzo często się z tego korzysta. No dobra, tak właśnie wygląda złączenie zewnętrzne Left Join. Pozwala nam uzyskiwać rekordy, które nie mają swoich powiązań w tabelach, a dzięki temu możemy uzyskiwać informacje o klientach, którzy nie dokonali jeszcze zamówienia w sklepie, o produktach, które nie zostały sprzedane, czy też o użytkownikach, którzy nie są na przykład w danej chwili zalogowani do jakiejś aplikacji. Mnóstwo, mnóstwo zastosowań tej mechaniki. Wróćmy sobie na chwilę teraz do zapytań z początku odcinka. W pierwszym z nich, kiedy chcieliśmy wyświetlić sobie markę i model pojazdu oraz ID wypożyczenia, w wyniku zapytania otrzymaliśmy 75 rekordów. Kiedy natomiast dołożyliśmy tablicę klientów, liczba rekordów nam spadła. Pytanie dlaczego? Jeśli zrozumieliście różnicę pomiędzy złączeniem wewnętrznym a zewnętrznym, no to prawdopodobnie wiecie już dlaczego. Jeśli nie wiecie skąd taka różnica, no to spieszę tłumaczyć. Kiedy dołączymy do zapytania z samochodami klientów za pomocą złączenia wewnętrznego, a tak to zrobiliśmy wówczas, no to otrzymaliśmy w wyniku tylko rekordy spełniające warunki. No a mogą być przecież w bazie wypożyczenia bez klientów. Jak to bez klientów? No no tak to, każdy klient ma przecież prawo prosić o usunięcie jego danych z baz, to i w tym wypadku tak faktycznie jest. Kiedy wykonamy sobie zapytanie zmieniając w przypadku złączenia klientów inner na left, można w zapytaniach śmiało mieszać złączenia, to wówczas uzyskamy wszystkie rekordy z tabeli dane wypożyczeń oraz rekordy z tablicy klienci. Jeśli dopasowania nie będzie, no to będzie 0. Widzimy, że mamy trzy rekordy wypożyczeń bez klientów. To właśnie te trzy rekordy robią różnicę w wynikach pomiędzy zapytaniem z samochodami, a zapytaniem z samochodami i dołączonymi klientami. Analogicznie sprawa wygląda, kiedy dołączymy w naszym zapytaniu tabelę pracowników. Tutaj również ilość rekordów w wyniku jest mniejsza, a to wynika z faktu, iż w naszej firmie nie pracują już osoby, które wcześniej dokonywały obsługi wypożyczeń. Kiedy zmienimy w tej części inner na left, ilość zwróconych rekordów będzie równa 75. Ok, mam nadzieję, że wszystko na ten moment jest jasne i możemy iść dalej. Zanim sprawdzimy za pomocą złączenia zewnętrznego, czy mamy w bazie klientów, którzy nie wypożyczyli jeszcze u nas auta, albo model samochodu, który jeszcze nigdy nie został wypożyczony, zobaczmy jak działa Right Join. Logika wykorzystania Right Joina jest dokładnie taka sama jak w wersji Left. Jedyną różnicą jest kolejność tablic zapisanych pomiędzy frazą join. Zobaczmy może na poprzednim przykładzie z pracownikami, co zwróci nam zapytanie, kiedy zamiast Left Join użyjemy Right Join. Zanim jednak wykonamy to zapytanie, zastanówmy się, jakie wyniki możemy uzyskać. Right Join oznacza, że wyświetlone zostaną wszystkie rekordy z tablicy wypożyczenia oraz dopasowane rekordy z tabeli pracownicy. Jeśli dopasowania nie będzie, w kolumnie z nazwiskiem pracownika pojawi się 0. Ok, mamy nasze wyniki, no i nieskromnie powiem, jest jak mówiłem. Wyświetlone zostały wszystkie wypożyczenia, jakie mamy w bazie, jest ich w sumie 66, łącznie z tymi, które nie mają dopasowania. W pierwszych dwóch rekordach zamiast pracowników mamy nula, a to oznacza tylko tyle, że pracownika czy też pracowników, którzy obsługiwali wypożyczenia o ID 22 i 30, nie ma już w bazie. Dlaczego ich nie ma? No to już kwestia drugorzędna. No nie wiem, być może byli to jacyś starzyści lub pracownicy, którzy zwyczajnie już u nas nie pracują. Nie ma to akurat w tym wypadku żadnego znaczenia. Istotne jest to, że Ride Join zwraca nam wszystkie wypożyczenia, łącznie z tymi, których nie obsługiwał żaden konkretny pracownik. Gdybyśmy w takim zapytaniu użyli złączenia wewnętrznego, a jak pamiętacie, zwraca ono tylko dopasowane rekordy, to w wyniku uzyskamy 64 rekordy, a wśród nich nie znajdziemy wypożyczeń o ID 22 i 30. Sprawdźmy to, modyfikując nasz kod. Przeanalizujmy teraz wyniki i sprawdźmy, których ID nam brakuje. Tutaj widzimy, że mamy ID 21, a potem 23 od razu, tak więc brakuje nam 22. Podobnie tutaj Mamy ID 29, a potem od razu 31, tak więc brakuje nam 30. Ok, czas na Was. Zmodyfikujcie zapytanie z write joinem, to nasze poprzednie, tak aby zwróciło tylko te ID wypożyczeń, których nie obsługiwał żaden konkretny pracownik. Dla mnie chwila przerwy, a Wy popracujcie nad zapytaniem. Ok, koniec przerwy. Jeżeli zapytanie wykonaliście poprawnie, powinniście uzyskać taki wynik. Mamy tylko dwa wypożyczenia, które nie mają przypisanego pracownika. Kod, jaki zwrócił nam takie wyniki z użyciem right joina, wygląda tak. W selekcie wybieramy tylko ID wypożyczenia. Dalej mamy tabelę pracowników, a do niej dołączamy zewnętrznie prawostronnie tablicę wypożyczenia. Następnie jest warunek złączenia, czyli powiązanie po kluczach. No a na koniec warunek filtrujący wyniki. Zapytanie napisane w ten sposób, szczególnie dla początkujących adeptów sztuki SQLowej, może być nieco nieczytelne, ba, nawet bezsensowne, no bo w selekcie nie mamy wylistowanej żadnej kolumny z tabeli pracownicy, a potem mamy zapis from pracownicy, tak więc myślę, że dobrze by było takie zapytanie utworzyć w bardziej czytelny sposób. I tutaj dochodzimy do momentu, w którym okaże się, że left i right join działają dokładnie tak samo. Jedyna różnica to kwestia kolejności tablic, jaką podamy w kodzie. Zastopujcie sobie za kilka sekund wideo i spróbujcie samodzielnie napisać kod, który zwróci nam te same wyniki, ale będzie bardziej czytelny, no i przede wszystkim logiczny. Użyjcie do tego Left Joina. OK, ja już jestem gotowy. Kod, który zwrócił nam takie same wyniki, ale jest bardziej czytelny, prezentuje się następująco. Różnice, jakie widzimy w obu tych zapytaniach, wynikają z rodzaju złączenia zewnętrznego. Kod z lewej strony używa left join'a, dlatego też po lewej stronie tej frazy mamy tablicę wypożyczenia. Druga wersja, zwracająca nam dokładnie te same wyniki, ale wykorzystująca już right join'a, zakłada, że wypożyczenia są po prawej stronie. Tak to właśnie działa. Left czy right zapisane w kodzie determinują nazwę tablicy, którą wskażemy w określonym miejscu. Jak widzimy zapytania działają dokładnie tak samo, kwestia tylko odpowiedniego doboru rodzaju złączenia, no i kolejności tablic. Jeszcze raz na koniec podsumowując. LEFT JOIN zwraca nam wszystko z tablicy podanej z lewej strony, RIGHT natomiast wszystko co znajduje się w tablicy wskazanej po prawej stronie złączenia. Dołączane są do tego oczywiście rekordy z tablic powiązanych kluczami, jeśli dopasowania nie ma, no to w kolumnie pojawi się 0. Dobra, znamy już mechanikę, mam nadzieję, że jest ona na tym etapie logiczna i zrozumiała. Sprawdźmy sobie zatem za jej pomocą, czy mamy w bazie klientów, którzy nie wypożyczali jeszcze od nas auta. Zaczniemy tradycyjnie od SELECTA, a dalej imię i nazwisko klienta. Dalej zapiszemy FROM, no i nazwa tablicy, z jakiej pobierzemy sobie nasze dane, czyli oczywiście klienci. Czas na złączenie. Pytanie jakiej wersji złączenia chcemy użyć, aby uzyskać informacje o klientach, którzy nie mają dowiązania w tabeli wypożyczenia. Ja bym tutaj spróbował Left Joina, no bo tabela klientów jest po fromie, no a my chcemy sprawdzić wszystkich klientów, których mamy w bazie. Zatem Left Join, no i dołączamy tablicę wypożyczenia. Jeszcze słowo kluczowe ON. No i warunek złączenia. Przypominam, że te warunki są takie same jak w przypadku złączeń wewnętrznych, tak więc tablica.klucz główny, no i to wszystko równe tablica.klucz obcy. Na koniec jeszcze odfiltrujmy wyniki w taki sposób, aby silnik zwrócił nam tylko te rekordy klientów, które w tabeli wypożyczenia i kolumnie ID klienta w tej tabeli będą miały 0. Ok, kod gotowy. Wykonajmy zapytanie. Jak widać, otrzymujemy w wyniku dwóch klientów, którzy jeszcze żadnego auta u nas nie wypożyczyli. Kiedy wykonamy sobie zapytanie, które wyświetli imiona i nazwiska klientów, a także ID wypożyczeń, do tego potem posortujemy to wszystko według ID wypożyczenia, zobaczymy, że dla dwóch klientów w kolumnie ID wypożyczenia silnik dopasował 0, a to oznacza, że nasze zapytanie zwróciło poprawne wyniki. Oczywiście takie same wyniki można uzyskać z użyciem write joina. Zastupujcie sobie teraz wideo i spróbujcie je wykonać. Ok, zapytanie z write joinem prezentuje się następująco. Dla sprawdzenia, czy zdobyte przed chwilą umiejętności jesteście w stanie wykorzystać w praktyce, przygotujcie teraz zapytanie, które wskaże nam auta, wystarczy oczywiście model i marka, które nigdy nie zostały wypożyczone. Podpowiem, że w naszej bazie znajduje się jedno takie auto, swoją drogą całkiem wypasione. No nic, zostawiam Was na chwilę, popracujcie sobie spokojnie. Ok, mam nadzieję, że udało Wam się ćwiczenie wykonać prawidłowo. Autem, które nigdy nie zostało wypożyczone jest BMW, dokładnie model X6. Jeśli taki wynik zwróciło Wasze zapytanie, no to super. Zobaczmy może jak ono powinno wyglądać. Na początku mamy Selecta, a w nim model i markę samochodu. Dane pobieramy sobie z tablicy samochody do której złączeniem zewnętrznym lewym dodajemy tablicę dane wypożyczeń. Przypominam, że to w tej tabeli, a nie w tabeli wypożyczenia znajdują się informacje o wypożyczonych samochodach. Dalej mamy warunek złączenia, czyli tablica klucz główny równa się tablica klucz obcy. Na końcu mamy jeszcze filtrowanie wyników tak aby pokazane zostały tylko te auta, których ID nie znajduje się w tablicy dane wypożyczeń. Ok, idziemy dalej. W wielu silnikach bazodanowych możliwe jest wykorzystanie pełnego złączenia zewnętrznego zwanego full join'em. Zwraca ono zarówno wyniki z tablicy zapisanej po lewej stronie frazy, jak i po prawej stronie, a brak dopasowania uzupełnia nulem tam, gdzie trzeba. W przypadku silnika MariaDB, na jakim pracujemy, tak dokładnie nazywa się ten, który dostępny jest obecnie w pakiecie XAMPP, takie złączenie niestety nie jest dostępne. Gdyby zaszła jednak z jakiegoś powodu potrzeba wykorzystania funkcjonalności full join, możemy wykorzystać dwa selekty, dwa zapytania, jedno wykorzystujące left, a drugie right join i połączyć je ze sobą z użyciem słowa kluczowego union. Funkcjonalnością Uniona oraz innych funkcji operujących na zbiorach danych zajmiemy się dokładniej przy innej okazji, teraz natomiast pokażę Wam, jak uzyskać za pomocą pojedynczego zapytania takie wyniki, jak widzicie właśnie na ekranie. Jak widzimy, w wyniku znajduje się pracownik, który nie obsłużył wypożyczenia, a także wypożyczenia, które nie mają przypisanych pracowników. Przeanalizujmy sobie kod, który takie wyniki nam wyświetlił. Na początek mamy imię i nazwisko pracownika, no i ID wypożyczenia. To są kolumny, które wyświetlamy. Potem wskazujemy tabelę, z jakiej będą pobierane te dane, a następnie za pomocą złączenia lewego dodajemy tabelę wypożyczenia. Przypomnijmy, że taki zapis zwróci nam wszystkich pracowników, których mamy w bazie, łącznie z tymi, którzy nie obsłużyli jeszcze wypożyczenia. Dalej mamy warunek złączenia, tutaj lecimy bez udziwnień, zwyczajnie po kluczach określających relacje pomiędzy tablicami. Teraz zapytanie, które zwróci ID wypożyczeń bez dopasowanych pracowników. Będzie to dokładnie ten sam kod. Jedyna różnica to write zamiast Left Joina. Taki zapis spowoduje wyświetlenie wszystkich wypożyczeń w bazie, a tam, gdzie nie będzie dopasowania z pracownikiem, będzie po prostu null. Najważniejszy jest tutaj, słuchajcie, łącznik Union. To właśnie ta klauzula pozwala nam na łączenie dwóch lub większej ilości zapytań, tworząc jedno większe. Wykonajmy sobie ten kod teraz. No i bach. Mamy oczekiwane wyniki. Dzięki zastosowaniu uniona łączącego oba selekty, możemy uzyskać dokładnie te same wyniki, jakie uzyskalibyśmy za pomocą funkcjonalności full join. Okej, okay, słuchajcie. Jeśli ktoś z was miałby ochotę, to mam myślę ciekawe zadanie i mały challenge. Na ekranie widzimy właśnie wynik zapytania, które zwraca nam ID wypożyczeń, daty, marki i modele wypożyczonych pojazdów oraz imiona i nazwiska klientów. Zwróćcie jednak uwagę na fakt, że niektóre pola nie zawierają wartości, tylko nule. Tutaj mamy np. nule dla klientów, tutaj natomiast nule dla wypożyczeń. Spróbujcie wykombinować, jak można uzyskać takie wyniki poprzez jedno zapytanie. Swoje typy wrzucajcie w komentarze, ciekawy jestem, jak Wam pójdzie. Powodzenia przy zadaniu, a my tymczasem idziemy dalej. Pokażemy sobie teraz, że joiny nie służą tylko do wyświetlania danych, które przechowywane są w połączonych relacją tabelach, ale można je również wykorzystać np. przy funkcjach agregujących oraz grupowaniu danych. Grupowanie znać, przynajmniej w podstawowym stopniu powinniście, no bo ostatni odcinek SQLa od Mirka traktował właśnie o tej mechanice. Zakładam zatem, że temat macie w miarę opanowany, tak więc wykonajmy sobie może jakieś fajne ćwiczenie. Załóżmy, że szef kazał przygotować nam raport, który przedstawi wartość wszystkich wypożyczeń dla poszczególnych klientów naszej wypożyczalni. Musimy zatem przygotować zapytanie, które zwróci nam imiona i nazwiska klientów, a także wartość wszystkich wypożyczeń tych klientów. Zacznijmy może od analizy bazy. Informacje o klientach przechowywane są w tabeli klienci, skąd pobierzemy sobie ich imiona i nazwiska. No tutaj nie ma żadnego problemu. Wartość wszystkich wypożyczeń, natomiast będziemy musieli sobie wyliczyć za pomocą funkcji agregującej. Potrzebne dane do obliczeń znajdziemy w tabeli dane wypożyczeń, no bo w niej przechowywane są informacje o cenie za jedną dobę wypożyczenia konkretnego auta, a także ilość dób. Wartość pojedynczego wypożyczenia, no to będzie iloczyn ceny za dobę oraz ilości dób wypożyczenia. Zaczynamy. W pierwszej kolumnie zapiszemy sobie wartość wszystkich wypożyczeń. Pytanie, jakiej funkcji agregującej powinniśmy tutaj użyć. No jeśli ma to być wynik wszystkich wypożyczeń, no to ja wybrałbym tutaj funkcję sumy. Argumentami tej funkcji będą pola cena-doba oraz ilość dób. Pojedyncze wypożyczenie dla pojedynczego klienta, no to byłby iloczyn ceny i ilości dni. No ale skoro chcemy zliczyć wartość wszystkich wypożyczeń, no to musimy je posumować. Ten zapis nam to ogarnie. Najpierw policzy wartość pojedynczego wypożyczenia, a potem zliczy, sumuje wszystkie wypożyczenia. Ok, kolumna, która nam się tutaj utworzy, wynika z funkcji agregującej, tak więc dodajmy sobie dla niej jakiś alias. Może być wartość. Ok, druga i trzecia kolumna, no to sprawa prosta. Tutaj zapiszemy po prostu imię i nazwisko klienta. Dalej będzie klauzula FROM, no i nazwa tablicy. Pierwszą w selekcie jest tablica dane wypożyczeń. Idąc zatem tropem dzisiejszej logiki, nazwę tej tablicy zapiszemy po Fromie. Następnie zgodnie ze schematem bazy musimy dokonać złączenia. Tablica dane wypożyczeń nie łączy się bezpośrednio z tablicą klientów, tak więc musimy przejść jeszcze przez tablicę wypożyczenia. Tę zatem złączymy jako pierwszą, stosując złączenie wewnętrzne. Warunek złączenia jaki zapiszemy będzie standardowy, to znaczy tablica klucz główny, równa tablicy i kluczowi obcemu. W drugiej kolejności dołączyć możemy, no i musimy, tabele z klientami, no bo tam siedzą imiona i nazwiska. Również będzie to złączenie wewnętrzne wraz ze standardowym warunkiem To prawie wszystko, natomiast tak zapisane zapytanie zwróci nam pierwszego klienta z listy, a także zwróci łączną wartość wszystkich wypożyczeń wszystkich klientów. Aby w wyniku uzyskać podział na tych klientów z przyporządkowaną wartością wypożyczeń każdego z nich, musimy jeszcze... No, właśnie co? Jeśli dobrze zrozumieliście tematykę odcinka o grupowaniu i agregacji danych, no to pewnie domyślacie się, że to wszystko trzeba jeszcze pogrupować według naszych klientów. Dokładnie tak. Zatem ostatnią częścią kodu będzie tu klauzula grab by, mhm. a kluczem grupowania będzie ID klienta. Dzięki tej linii silnik pogrupuje wartości według poszczególnych klientów. Gotowe, możemy wykonywać. Mamy nasze wyniki. Możecie mi wierzyć, że wartości, jakie tutaj uzyskaliśmy są poprawne. Jeśli ktoś nie wierzy, no to można zawsze dla jednego, dwóch klientów policzyć to ręcznie, no i porównać. Nie polecam, bo jest z tym trochę roboty, no ale zawsze można. Zobaczmy jeszcze raz kod i dokonajmy analizy. Ta linia oblicza wartość wypożyczenia i sumuje wszystkie razem. Ta natomiast całą jedną wielką sumę dzieli na poszczególnych klientów według ich ID. Tak, by the way, na Microsoftowym serwerze baz danych grupowania należy dokonywać po wszystkich kolumnach dotyczących danego obiektu, które są w selekcie. W naszym wypadku byłoby to i po imieniu, i nazwisku klienta. Tutaj na szczęście wystarczy samo ID. Okej, okay. temat standardowych złączeń możemy sobie już na chwilę obecną zamknąć. Na koniec wideo znajdziecie zadanie domowe, które pozwoli Wam utrwalić poznaną dzisiaj wiedzę i podnieść umiejętności w zakresie tworzenia zapytań wykorzystujących złączenia. Teraz natomiast przyjrzymy się innym złączeniom, nieco mniej popularnym, ale również dającym ciekawe rezultaty. Zaczniemy od obalenia tezy, że złączenia wykonujemy tylko po kluczu, to znaczy klucze i relacje są zawsze warunkiem złączenia. No okazuje się, że wcale nie zawsze. Zobaczmy sobie może taki przykład. Na ekranie widzimy właśnie wynik jednego z takich nieoczywistych zapytań. W jego wyniku uzyskaliśmy informację, czy w całej bazie danych znajdują się pracownicy i klienci, którzy pochodzą z tego samego lub tych samych miast. Widzimy tutaj, że mamy trzech pracowników oraz jednego klienta pochodzących z tego samego miasta, w tym wypadku z Wrocławia. Do uzyskania takiego wyniku, do rozwiązania problemu pod tytułem sprawdź, czy w bazie są pracownicy i klienci z tych samych miast, użyłem zwykłego złączenia, ale jako warunek wcale nie użyłem kluczy. Spójrzmy sobie ponownie na schemat bazy. Tabele klientów i pracowników nie są ze sobą powiązane bezpośrednio żadną relacją. Łączy je co prawda tablica wypożyczenia, ale tutaj nie ma to akurat żadnego znaczenia. Faktem jest natomiast, iż możemy przy złączeniu SQL-owym wykorzystać kolumny znajdujące się w tabelach klienci i pracownicy, nie będące kluczami i dzięki temu możemy na przykład wyświetlić właśnie klientów i pracowników pochodzących z tych samych miast. Zobaczmy jak przygotować takie zapytanie. Zaczniemy sobie tradycyjnie od selecta. No i wyświetlimy imię i nazwisko klienta. Mhm, no i pracowników. Do tego dodamy sobie kolumnę Miasto. Co prawda nie ma znaczenia, czy ta kolumna pochodzić będzie z tabeli klientów czy pracowników, ale skoro najpierw mamy klientów, a potem pracowników, no to dla czytelności kodu tę informację pobierzemy sobie z tabeli pracownicy. Nadajmy tutaj alias dla kolumny, który wyświetli nam inną nazwę, może po prostu miasto. Dalej zapiszemy from wraz z nazwą tabeli klienci. No i dołączymy do tego tabelę pracowników. No i teraz całe mięcho. Jako warunek złączenia zapiszemy kolumnę miasto pochodzącą z tabeli klienci. równą tabeli pracownicy i miasto pracownika. Dokładnie tak. Jak widzimy, nie użyliśmy tutaj złączenia po kluczach, a złączenie po niepowiązanych kolumnach. Wykonajmy zapytanie. No i bach, mamy wyniki. Jak widzimy, uzyskaliśmy informację, że z tych samych miast pochodzi trzech pracowników oraz jeden klient naszej wypożyczalni. Dobra, słuchajcie. Pora na ostatni akt dzisiejszego spektaklu. Na koniec pokażę wam jeszcze jeden rodzaj typ złączenia, a mianowicie self join. Jest to rodzaj złączenia, w którym pobieramy dane z tej samej tablicy. Dziwne co? Joiny w teorii, no i w sumie w praktyce służą przecież do łączenia dwóch lub więcej tablic. No, jak zaraz zobaczycie, niekoniecznie. Przyjrzyjmy się tabeli pracownicy. Mamy tutaj kolumnę szef ID wskazującą na ID pracownika, który jest przełożonym konkretnego pracownika. Nul w kolumnie oznacza, że dany pracownik nie ma przełożonego, możemy zatem założyć, że pan Zborowski jest tutaj szefem wszystkich szefów, a bezpośrednio podlega mu pracownik o nazwisku trąbka. To wiemy, ponieważ dla rekordu tego pracownika w kolumnie szef ID znajduje się ID pracownika o numerze 1, czyli właśnie wspomnianego pana Zborowskiego. No okej, okay, mamy to ID i co z tego? Ano to z tego, że wykorzystując możliwości self-joina możemy odnieść się, połączyć w zapytaniu tę samą tablicę, a dzięki temu uzyskamy informację o tym, kto jest przełożonym danego pracownika. Wykonajmy sobie zapytanie, które takie wyniki nam zwróci. Docelowo chcemy uzyskać dwie kolumny. W jednej będzie nazwisko pracownika, w drugiej nazwisko szefa. Aby móc takie zapytanie bez błędów wykonać, koniecznym jest tutaj zastosowanie aliasów dla tablic. Konieczne to jest, ponieważ będziemy odnosić się do tej samej tabeli, a SQL domyślnie nam tego zabrania. Umówmy się, że dla potrzeb zapytania tabelę nazwiemy sobie odpowiednio P i S. P jak pracownik, S jak szef. Ok, zaczynamy od selecta, a następnie wybieramy sobie nazwisko pracownika. Zapisujemy sobie zatem P, no i nazwę naszej kolumny z nazwiskiem. Kolejną pozycją SELECTA będzie nazwisko szefa, tak więc S. Nazwa kolumny. Dla zwiększenia czytelności wyników, dla tej kolumny nadamy sobie alias. Niech mi nie będzie po prostu szef. OK, teraz from, nazwa tablicy, no i alias. Mamy dwa aliase, P i S, no i tutaj nie ma tak naprawdę znaczenia, czy wybierzemy S czy P. Zapiszmy tutaj P, no bo P jest pierwszą tabelą w selekcie. Dalej zapisujemy frazę join, po prostu, nie inner ani nie self, jak mogłoby się wydawać, ale po prostu join. Do tego dołączamy drugą tablicę, no tak naprawdę pierwszą, ale według aliasu drugą. No i dalej warunek złączenia. p.szefid, to jest nasza kolumna w tablicy, równe s.id pracownika. Gotowe. Wykonajmy zapytanie, no i mamy wyniki. Dzięki takiej mechanice możemy sobie sprawdzić, kto jest czyim przełożonym. Szczerze mówiąc, rzadko korzystam z tego rodzaju złączeń, no ale skoro są dostępne, warto je znać. OK, moi drodzy, zbliżamy się już powoli do końca tego joinowego odcinka. Jeśli czujecie, że temat nie do końca załapaliście, przepracujcie wideo jeszcze raz, pisząc zapytania od nowa. Jeśli dalej nie idzie, odpuśćcie na dzień lub dwa, a potem wróćcie do tej lekcji. Przygotowałem dla Was kilka ćwiczeń, które pozwolą Wam utrwalić zdobytą dzisiaj wiedzę. Treść tych zadań udostępniłem na blogu Mirka wraz z plikiem bazy. Rozwiązania możecie podawać w komentarzach. Ciekaw jestem, jak Wam pójdzie. Powodzenia! Na koniec chciałbym jeszcze raz podziękować partnerowi naszego kanału, portalowi Just Join IT, za wsparcie naszej działalności. Link do aktualnych ofert pracy dla deweloperów baz danych pozostawiam w opisie. Wielkie dzięki również dla naszych patronów, którzy wspierają naszą działalność od lat. Ode mnie to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnych produkcjach. Pozdrawiam!